Michał Nowak, zapraszam na sport. Koszykarze Hydrotraku Radom doznali kolejnej, 19 już porażki w tym sezonie Energa Basket Ligi. Radomianie jechali do Trójmiasta z nadzieją na piąte zwycięstwo w Energa Basket Lidze. Faworytem jednak nie byli, a ponadto musieli sobie radzić bez rozgrywającego Antonego Ayrlanda. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 26-26, a jeszcze dwie minuty przed końcem drugiej był remis. W ostatnich fragmentach pierwszej połowy gospodarze trafili kilka rzutów z dystansu i po dwóch kwartach prowadzili 56-46. Druga połowa nie miała już większej historii. Ostatecznie Arka wygrała z Hydrotrakiem 99-78. Straciliśmy dużo łatwych punktów z kontrataku, gdzie mieliśmy problemy z komunikacją, właściwie tej komunikacji nie było i takie punkty, które się dostaje po rzutach osobistych, no to są deprymujące bardzo i w moim odczuciu te łatwe punkty dały dużą pewność siebie zespołowi z Gdyni, która wróciła po przerwie w dobrych humorach i wiedzieli, gdzie są nasze problemy. Przycisnęli nas na rozegraniu. Popełniliśmy w drugiej połowie aż 14 strat, do przerwy tylko 5, więc te łatwe punkty właściwie napędzały ich jeszcze bardziej, do jeszcze bardziej większej agresywnej obrony i no, też gdzie się traci swojego podstawowego zawodnika, który jest odpowiedzialny za kreowanie, za kozioł. No to widać było, jakie mieliśmy problemy z kreowaniem akcji. W tym sezonie Radomianie wygrali tylko 4 razy i aż 19 razy przegrywali. Tymczasem Radomianie pozyskali nowego zawodnika. To rzucający obrońca ze Stanów Zjednoczonych, Michael Jerome Davis. Ma on pomóc Hydrotrakowi w walce o utrzymanie. Dotychczas grał w Irlandii, Gruzji, a ostatnio w Ukrainie. Kontrakt został podpisany do końca sezonu 2021-22. Ceratena Czarni Radom rozpoczynają mini-maraton. W tydzień w hali Radomskiego Centrum Sportu rozegrają 3 spotkania. Pierwsze z nich już w niedzielę. W minioną środę Ceratena Czarni sprawili sensację w Kędzierzynie Koźlu, wygrywając z tamtejszą grupą Azoty Zaksą. Teraz podopiecznych Jakuba Bednaruka czeka mały maraton spotkań w hali Radomskiego Centrum Sportu. W ciągu tygodnia Czarni zagrają przy Struga z Kuprum Lubin, Asekoresowią Rzeszów i Luk Lublin. Wiemy, jaki okres nas czeka, mecz praktycznie co 2-3 dni, także ciężki okres przed nami, ale myślę, że to zwycięstwo doda nam skrzydeł. Pierwsze ze wspomnianych 3 spotkań już w najbliższą niedzielę, kiedy to Ceratena Czarni Radom podejmą Kuprum Lubin. Radomianie po środowej wygranej w Kędzierzynie zrównali się punktami w tabeli z Kuprum. Obie ekipy mają po 19 oczek. Czarni są na 11 miejscu, a Kuprum plasuje się na 13 pozycji. Początek meczu 6 marca o godzinie 17:30. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.